To kolejny rekord na polsko-białoruskiej granicy. Tylko ostatniej doby funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili aż 739 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, co świadczy o tym, że praktycznie co 2 minuty ktoś próbował nielegalnie przedostać się z Białorusi na terytorium naszego kraju. Ostatniej doby służby zatrzymały także kolejnych 6 nielegalnych migrantów. Wszyscy to obywatele Iraku. Wczoraj udało się także zatrzymać kolejne osoby, które były zaangażowane w organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Zatrzymanych zostało dokładnie 15 osób, 14 cudzoziemców i jednego obywatela Polski. W tym miesiącu było już ponad 5 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W tym miesiącu, w październiku, zatrzymanych zostało już ponad 170 nielegalnych imigrantów i aż blisko 150 z nich to byli obywatele Iraku. I tutaj bardzo ważna informacja pojawiła się w kontekście sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, a dokładnie w kontekście szlaku migracyjnego, ponieważ zgodnie z wytycznymi irackiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego wstrzymane zostały wszystkie loty z Iraku na Białoruś, w tym loty irackich i katarskich linii lotniczych. Taką informację przekazał Stanisław Żaren, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, jak dodał, teraz obecnie realizowane będą wyłącznie loty powrotne dla obywateli irackich z Białorusi do Iraku. Natomiast jeżeli chodzi o pracę służb tutaj na przygraniczu, ta praca polega nie tylko na patrolowaniu czy lokalizowaniu grup nielegalnych migrantów, ponieważ żołnierze między innymi prowadzą akcję informacyjną. W ostatnich dniach na przygraniczny teren wzdłuż granicy wyruszyły pojazdy wojskowe z megafonami, które odtwarzają specjalne komunikaty skierowane do tych migrantów, którzy znajdują się w strefie przygranicznej i informują, jakie konsekwencje niesie ze sobą nielegalne przekroczenie polsko-białoruskiej granicy. Te komunikaty wydawane są w kilku językach, między innymi w języku angielskim, arabskim, perskim czy francuskim. Cały czas także osoby, które znajdują się w przygranicznym terenie i których telefony logują się do polskiej sieci komórkowej, otrzymują SMS-y z informacjami między innymi o tym, że polska granica jest strzeżona, że to, co powiedziały białoruskie służby, jest kłamstwem.